Nowa wichura nadciga nad Polsk. Imkwo ostrzega. Prognoza pogody znowu zaskoczy Polaków. Tym razem będzie naprawdę niebezpiecznie. IMGW wyda bo ostrze kreska Enie pierwszego stopnia o nadcigajce i wichurze. Prognoza pogody bardzo pesymistyczna. Nadciga zagro kreska Enie. Wszystko wskazuje na to, kreska E najbli kreska 6 dni w Polsce znowu przepebnione będzie interwencja mistra kreska Aków. Po raz kolejny będą oni musieli naprawiać szkody, jakie spowoduje nieokiem znany kreska Lwiop, który w banie nadciga nad nasz kraj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda raport, w którym ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakim okreska E nie zasob silny wiatr, który najmocniej wia będzie w północno-zachodniej stronie Polski. To w banie w tych okolicach jego prędko okreska E siga nawet 50 km na godzinę na Eldzie. Gdzieniegdzie wiatr wiab będzie nawet 80 km na godzinę, ale synoptycy podejrzewaj, kreska E będzie to miało miejsce tylko nad samym Bałtykiem. W całej Polsce a kreska do, rody temperatura będzie niska, bo wynosi będzie za dnia od 7-9 stopni z tendencji wzrostów. W, rod jednak sytuacja znacznie się poprawi i do końca tygodnia temperatura będzie systematycznie rosnąć. Najgorszy jest wice po 4 tygodnia. Ostrze kreska E nie imkw oznacza, kreska E ale kreska Y zachowa ostro kreska NO, a tak kreska E zbucha komunikatów pogodowych. Najlepiej w ogóle nie wychodzi z domu, o ile nie jest to konieczne. Jeśli nie mamy nic pilnego do załatwienia, zostańmy w domu. Warto te kreska pozabiera z podwórka przedmioty, które wiatr nosi mo kreska E wysoko nad ziemi. Nasze mienie mo kreska E ulec zniszczeniu lub nawet wyżdzi komu krzywd. Szczególnie wice warto zadba o to, aby z parapetów zniknęły doniczki lub zostały dobrze przymocowane do podbokreska A tak, aby wiatr nie mógł pich zdmuchn. Do godziny 18, czyli do momentu, gdy ostrze kreska E nie pierwszego stopnia obowizuje. Warto te kreska wzi pod uwag mo kreska liwe korki, jakie z pewno ci pojawi się z powodu utrudnień na drogach. Tego dnia lepiej podru kreska owa komunikacji miejsk. K kreska da pora roku charakteryzuje się innym pogod i godzinami, o których z bodce wschodzi i zachodzi. Wiosna przez wielu uwa kreska Anna jest za najpiękniejsz, ponieważ kreska wtedy caba przyroda budzi się do kreska Lcia. Występuje w strefie klimatu umiarkowanego i wyru kreska niasi rosn ceredni dobów temperatur. Prognoza pogody cechuje się w tym okresie umiarkowan ilości opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna następuje 21 marca, w momencie równonocy wiosennej.
Od tego momentu z bodźce przez pół roku owietla mocniej nasz pupkul. Z bodźce przechodzi wtedy przez tak zwany punkt barana. Równonoc stanowi moment, w którym noc i dzień trwaj po 12 godzin. Od tego momentu prognoza pogody jest coraz lepsza, temperatura wykreskasza. Wiosna kotczy się w momencie przesilenia letniego. W Polsce panuje zwyczaj topienia marzanny jako symbol rozpoczcia kalendarzowej wiosny. Tradycja ta pochodzi jeszcze z czasów pogackich. Marzanna to kugbana wizujca do bogini, któr w sposób rytualny topiono, aby przywoła wiosn. Chrześcijaństwo próbowa bo wytpi ten zwyczaj, jednak wszedł pon w krew Polakom na tyle mocno, kreska e jest uprawiany do dde. Nawet w niektórych szkołach topi się wspólnie kuk piwitano w por roku. Eskade bior si pory roku? Jest to następstwo ruchu obiegowego ziemi wokół zbodca. W popczeniu ze stałym nasileniem osi obrotu, warunki owietlenia naszej planety zmienia się w stałym rytmie, nazywanym rytmem rocznym. Prognoza pogody na wiosnę okreska eby mieszana. Koniec marca jest CZ stowieczny, a kwieciec znany jest ze słonecznych dni. No ale kreska Y pamięta, kreska E noce mogłyby mrozne a kreska do końca maja i czerwca, mimo kreska E temperatura w dzień będzie wysoka. Bez wątpienia dobrej informacji jest to, kreska e od 21 marca dni będzie coraz debu kreska sze. Wynika to z faktu, kreska e nasz kraj znajduje się na półkuli północnej i ska kreska dym dniem coraz bardziej zbli kreska a siku z bodcu. Ponieważ kreska promienie e zboneczne padaj u nas pod większym katem, dni staje się coraz cieplejsze. Przedstawiamy prognoz pogody na następne dni oraz odpowiadamy na pytanie, kiedy przyjdzie wiosna. Prognoza pogody w kotcu jest wiosenna. Ho w ostatnim czasie meteorolodzy zapowiadali powrót zimy, to wszystko wskazuje na to, kreska e ten tydzień bardziej przypomina będzie jednak wiosnę. Jak donosi wirtualna Polska wszystko dziki ugbadowi omega, a tak kreska ewy kreska owi wrałkę. Jutro w górach prawdopodobnie spadnie, nieg. Na południu, a tak kreska e w centrum pojawi się mokopady deszczu, wice warto zabra ze sob parasolki. Tak będzie jednak co najwykreska ej do pobudnia. Potem na niebie nie będzie ju kreska kreska adnej chmury. Temperatura ociepli się w całej Polsce, wice oznacza to warto ci od 8 do 11 stopni Celsjusza. Na wschodzie pojawi się mokreska e wiatr, który osiągnie prędko nawet 50 km na godzinę. W rod za to mokreska M uda się na spacer. Zboneczna pogoda sprzyja rowerowym wycieczkom, a tak kreska E dobremu humorowi. Uwa kreska A jednak nale kreska Y w pobudniowo-wschodniej CZ, ci, P,
ponieważ kreska popada mo kreska e tam deszcz. Nie powinno to jednak trwać zbyt długo. Temperatura waha się będzie od 4-13 stopni w zale kreska noci od województwa. Najlepsze przed nami. W czwartek Polacy poczuj prawdziwy wiosn. To w banie tego dnia z bodce będzie wyraźnie owietlaka kreska de miasto, co wp by nie oczywicie na wysok temperatur w całym kraju. Jedynie północna Polska dowiadczy wieczorem opadów deszczy, które jednak będą przejściowe i niezbyt intensywne. Gdzieniegdzie wiab będzie wiatr? To jednak nie powinno być problemem, ponieważ kreska temperatura w kraju dochodzi mo kreska e nawet do wartości 15 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje wice na to, kreska e w czwartek Polacy pojawi się w popularnych warszawskich łazienkach. Będę kreska mogli spacerować na pla kreska y wózce czy Jastrzbiej Górze. Pogoda sprzyja będzie aktywnościom na powietrzu, których to nie mógł doczekać i obywatele naszego kraju. Z pewności restauracja i knajpy zadbaj, aby w ich ogródkach nie zabrakło miejsc dla odwiedzających. Prognoza pogody na niedziel zachwyci Polaków. Niedziela będzie przelicznym zakończeniem weekendu.